Tak, słucham. Słucham. Zaraz słyszysz mnie. To teraz, teraz. No, no. Dobra, coś pytałeś mnie, czy bo przerwało, nie wiem. Nie, 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 no mówiłem tutaj o moich problemach energetycznych. Aha, dobra, okej. Że nie wziąłem powerbanka, tylko będzie samochody się ładować jak już, ale spoko. Czyli teraz porozmawiamy sobie o wydarzeniu dość ważnym, które dzisiaj się toczy na świecie, pomijanym całkowicie właściwie przez media, czyli wojnie w Jemenie. No i w kontekście tej wojny w Jemenie chciałbym, żebyś też opowiedział o wcześniejszym eksperymencie socjalistycznym w Jemenie. Tak, czyli ten tak zwany południowy Jemen, który się oficjalnie nazywał Jemeńska Republika Ludowo-Demokratyczna. I oczywiście ten eksperyment trwał przez jakiś czas i oczywiście później doszło do zjednoczenia Jemenu. A dzisiaj jest wojna domowa i w ramach tej wojny domowej, oprócz walki między tam dwoma rządami, jeden, że tak powiem, narodowy, a drugi wspierany przez Zachód i Arabię Saudyjską, mamy znowu powrót do tak zwanych separatystów południowo-jemeńskich, którzy w jakimś sensie się odwołują do tego pierwszego południowego Jemenu, choć w sposób dużo mniej jasny. Więc oczywiście powracajmy do tego południowego Jemenu, jaki on był pod koniec lat 60. Więc w odróżnieniu od Jemenu Północnego, który istniał jako państwo mniej więcej niezależne, choć oczywiście pod kontrolą kolonializmu przez długi czas, do momentu rewolucji lat 60., kiedy Egipt Nassera poparł Republikę Jemeńską. Południowy Jemen to była kolonia angielska. Po prostu to była normalna kolonia angielska, dlatego że oczywiście południowy Jemen kontroluje akces do Morzy Czerwonej, a więc do kanału Sueskiego. No więc Anglicy nie mogli sobie popuścić braku kontroli nad tym regionem, a szczególnie nad stolicą tego terytorium, jakim była Aden. Aden to jest więc port przy wejściu do Morza Czerwonego i dla Anglików oczywiście to była zasadnicza sprawa kontrolować te tereny. No i oczywiście w Jemenie, jak wszędzie, w czasach kolonialnych był ruch narodowo-wyzwoleńczy, antykolonialny. Anglicy się wycofali jednak dużo później, prawda, bo jeśli patrzymy i uwzględnimy to, że z Indii zrezygnowali w latach 40., z Palestyny zrezygnowali w latach 40., z Gany zrezygnowali w latach 50., to w Jemenie to właściwie zrezygnowali pod koniec lat 60. Czyli to jednak świadczy, prawda, o tym, jak dla nich to było strategiczne miejsce, skoro właściwie opuścili Jemen powyżej 20 lat po wycofaniu się z Indii. To jest oczywiście element, który należy wziąć pod uwagę, bo niezależny Jemen nie zmienił swojej sytuacji geograficznej. To jest dalej bardzo strategiczny region, stąd obecna wojna. No więc w 1967 roku Anglicy oficjalnie przyznają niepodległość Jemenowi Południowemu. Oczywiście oni próbują najpierw oddać władzę siłom, powiedzmy, monarchistycznym, tam różne, po prostu w Jemenie to samo, co się im udało do dziś w Emiratach Arabskich, na Katarze, w Kuwejcie i gdzie indziej, to znaczy zostawić dynastie jakieś feudalne u władzy, tylko że w Jemenie jednak ruch narodowo-wyzwoleńczy było na tyle silny, że dwa lata po wycofaniu sił angielskich, czyli brytyjskich, w 69 roku konkretnie front, tak zwany Front Wyzwolenia Narodowego, przejął władzę. A kto to i proklamowali wtedy Jemeńską Republikę Ludową. I ten front to był wtedy związek, dlatego się to nazywał front, to był związek marksistów, baasistów i naserystów, czyli no powiedzmy lewicowych nacjonalistów arabskich z marksistami. Co oczywiście było na fali tego ogromnego ruchu
narodowo-wyzwoleńczego, które mieliśmy w krajach arabskich w latach 50. i 60., na bazie którym tworzyły się różne rządy postępowe, jak Egipt Nasera, Algieria, Syria baasistów, Irak baasistów. No i oczywiście, co najbardziej istotne, Organizacja Wyzwolenia Palestyny, która była zlepkiem różnych organizacji mniej czy bardziej lewicujących. I no na tej fali oczywiście tego, że tak powiem, postępowego nacjonalizmu arabskiego, czyli antyimperialistycznego nacjonalizmu arabskiego, rodził się ten Front Wyzwolenia Narodowego w Jemenie brytyjskim, czyli w Jemenie kolonialnym. Powiedzmy, w całym świecie arabskim były siły marksistowskie, nawet były silne siły marksistowskie w niektórych krajach, w Sudanie czy w Iraku. Partia komunistyczna była bardzo silna w latach 50-tych, 60-tych. Tylko, no, oczywiście to jest inna kwestia, dlaczego w tych krajach nie doszli do władzy, gdzie byli silniejsi. To jest oczywiście inna kwestia, ale w każdym razie oczywiście Jemen nie był zupełnie odizolowanym krajem, jeśli chodzi o wpływy marksizmu. Wpływy marksizmu się znajdują we wszystkich właściwie krajach arabskich, tylko że Jemen, akurat Jemen Południowy, był tym wyjątkiem w tym momencie, kiedy po dojście do władzy właśnie Frontu Wyzwolenia Narodowego, ten Front Narodowy po roku, czyli w 70 roku, się zamienił w tak zwaną socjalistyczną partię Jemenu i ogłosił Jemeńską Republikę Ludowo-Demokratyczną, oficjalnie przechodząc na socjalizm, czyli bardziej radykalnie niż inne postępowe państwa arabskie, a partia sama się ogłosiła jako marksistowsko-leninowska, co było zupełnym wyjątkiem, bo to właściwie to jest jedyny moment w historii krajów arabskich do dnia dzisiejszego, kiedy oficjalna partia marksistowsko-leninowska była u władzy w jakimś tam kraju arabskim. I oczywiście ten południowy Jemen, więc on istniał od 1977 roku z partią socjalistyczną i właściwie on powstał w sprzyjających warunkach, dlatego że na początku lat 70. to były jednak lata, kiedy socjalizm miał jeszcze wiatr w żagle. No, Jemen to jest Ocean Indyjski, czyli wiele było krajów Oceanu Indyjskiego, gdzie orientacja socjalistyczna była w modzie. Później będzie Etiopia, zaraz obok Jemenu. Somalia przez jakiś czas dryfowała w tym kierunku. No, nie zapominając o tym, że na drugi koniec Oceanu Indyjskiego trochę dalej, no ale jednak mniej więcej w tym na wschodzie od Oceanu Indyjskiego toczyła się wojna wietnamska, która oczywiście wywarła też ogromny wpływ w krajach kolonialnych. No na początku Jemen Południowy jest silnie związany z krajami socjalistycznymi i w latach 70. to już trochę z trudem. W każdym razie stara się mieć dobre stosunki zarówno ze Związkiem Radzieckim i z Chinami, co oczywiście jest bardzo trudne w tych momentach, w tych latach, kiedy te dwa mocarstwa socjalistyczne się ze sobą rywalizują, ale początek lat 70. to jeszcze właściwie Jemen nie wybrał kurs ani proradziecki, ani prochiński. On starał się mieć kurs własny. I te dwa kraje będą uczestniczyły w pomocy na rzecz Jemenu Południowego, tyle że coraz częściej Związek Radziecki przejmie inicjatywę na niekorzyść Chin. Jeśli chodzi o sojusze zagraniczne, należy postawić jeszcze dwa kraje, które są kluczowe dla rozwoju tego Jemenu Południowego, mianowicie Kuba i NRD. Kuba i NRD się bardzo angażowały w różnych programach pomocy, czy to dla wojska, czy dla rozwoju gospodarczego, handlu tego kraju. W każdym razie
można powiedzieć, że najbardziej zbliżone do Jemenu Południowego w latach 70. to jest ZSRR, Kuba, NRD i Chiny. To są te cztery kraje, gdzie właściwie stale delegacje się wzajemnie odwiedzają i gdzie ich Jemen Południowy stara się bazować na ich poparcie, żeby się utrzymać. Mówię, żeby się utrzymać, dlatego że Jemen Południowy jest w bardzo złej sytuacji strategicznej z tego powodu, że powstanie, to trzeba umysłowić, powstanie marksistowsko-leninowskiego rządu na Półwyspie Arabskim, to znaczy to jest wyzwanie dla Arabii Saudyjskiej. Arabia Saudyjska to jest rzeczywiście krańcowe przeciwieństwo do Jemenu. To jest kraj jak najbardziej reakcyjnej monarchii, ja bym powiedział ciemnogrodzkiej. A żeby we własnym podwórku mieć państwo, które się odwołuje do marksizmu, to oczywiście powoduje kompletną niechęć w Arabii Saudyjskiej. Więc od samego początku istnienia Jemenu Południowego Arabia Saudyjska czasem sama interweniowała wojskowo, walcząc z armią południową jemeńską, ale przede wszystkim Saudyjczycy to nie są bardzo odważni ludzie. Oni wolą wysyłać, dać pieniędzy, żeby ktoś innym im załatwił robotę. Więc oni używali różne kraje, żeby starać się tam utrudnić rozwój Jemena Południowego. I Jemen Południowy jako, że tak powiem, reakcję wobec tych wszystkich intryg ze strony Arabii Saudyjskiej i innych monarchii arabskich, aktywnie do 80 roku mniej więcej wspierał to, co się nazywało, najpierw to było Front Wyzwolenia Dofar. Dofar to jest taki region na wschód od Jemenu Południowego w Omanie, który potem się rozszerzył i ten front zmienił nazwę i w ogóle działalność i stał się frontem wyzwolenia krajów Zatoki Arabsko-Perskiej. Czyli on rozszerzył swoją działalność aż do wybrzeża arabskiego, czyli oczywiście cały Oman dzisiejszy, ale także Zjednoczone Emiraty, Katar, Bahrajn trafił aż tam. Oczywiście to była wielka nadzieja dla jemeńskich marksistów, żeby oczywiście inne kraje otaczające Arabię Saudyjską przeszły drogę rewolucyjną. I oczywiście to się nie udało. To się między innymi nie udało, dlatego że monarchie naftowe zaczynały masowo ściągnąć robotników z innych krajów Azji po to, żeby nie powstała lokalna klasa robotnicza. Traktując oczywiście ci robotnicy jako niewolnicy i bardzo starając się ich dzielić, żeby nie było masy z jednego kraju. Więc trochę z Bangladeszu, trochę z Indii, trochę z Filipin, trochę z Nepalu, trochę z różnych krajów. I dbając także o to, aby ci emigranci nie byli z krajów arabskich. Dlatego, że jakby za dużo było Egipcjan, Palestyńczyków, Algierczyków, to mogliby się czuć u siebie i zacząć walczyć o swój byt, bo to są Arabowie. Natomiast jak był jakiś Indus, jakiś Filipińczyk czy inny, no to oczywiście można ich łatwo dzielić. I właściwie to dziś nie tak funkcjonuje i dlatego rewolucja się nie udała w tych krajach Zatoki. Więc po 80 roku zresztą Jemen Południowy musi zrezygnować z tej strategii rozszerzenia rewolucji w kierunku monarchii Półwyspa Arabskiego, jednocześnie mając, jakby to powiedzieć, mając trudne stosunki z Jemenem Północnym. No nie można porównywać sytuacji między obiema Jemenami, jak na przykład w Niemczech, czy w Korei, czy w Wietnamie, jak były podział tych krajów, bo Jemen Południowy i Północny zawsze miały pewne kontakty, pewne porozumienia
i ogólnie zawsze oficjalnie dążyły do jedności, dlatego że właściwie to jest jeden naród, to raz, a jednak trzeba pamiętać, że Jemen Północny od rewolucji lat 60. był jednak krajem republikańskim, który jednak miał styczność z ideologią socjalizującą, socjalistyczną, może to jest przesada, ale w każdym razie socjalizującą. Także spór między północnym Jemenem a południowym Jemenem nie można sprowadzać do tego sporu zimnowojennego, że tak powiem. Tym niemniej oczywiście były różne tarcia między tymi dwoma Jemenami. Kolejna sprawa, która tłumaczy zarówno siłę, jak i słabość tego tworu socjalistycznego w południowym Jemenie, to jest, mówiłem, że to jest strategiczny kraj, dlatego że to jest wejście do Morza Czerwonego i do Kanału Sueskiego, tylko że trzeba pamiętać, że przez długi czas Kanał Suezki był zamknięty w wyniku wojny tak zwanej sześciodniowej, co przeszkadzało rozwojowi gospodarczemu Jemenu. Kolejna sprawa to jest, że Front Wyzwolenia Narodowego, a później Socjalistyczna Partia Jemenu była bardzo silnie zakotwiczona w samej stolicy Aden, który jest portem, który jest miastem, no jak port, prawda, nowoczesne miasto, kontakt ze światem, otwarcie na świat i tak dalej. Natomiast prowincja jemeńska i prowincja południowo-jemeńska żyła zupełnie innym rytmem. To były terytoria, które właściwie były feudalne do 70 roku, kompletnie feudalne, to znaczy biedne i zupełnie ultrakonserwatywne i nagle, że tak powiem, do nich przyszła rewolucja z Adenu. Czyli różnica między stolicą a resztą kraju była jednak bardzo duża. No więc mimo wszystko Socjalistyczna Partia Jemenu wprowadziła dużo reform, jak powszechna służba zdrowia, powszechna oświata, równanie statusu kobiet do statusu mężczyzn, przynajmniej na papierze. Mówię przynajmniej na papierze, dlatego że na przykład Socjalistyczna Partia Jemenu miała 10% członków, to były kobiety. Dużo i mało jednocześnie. Dużo, jeśli się liczy tradycja, partie polityczne w świecie arabskim na początku, powiedzmy, wieku to były partie męskie, ale to jest jednak mało, no bo jak na partię marksistowsko-leninowską, żeby mieć tylko 10% kobiet, to jest jednak mało. A można powiedzieć, że ta partia robiła wielki wysiłek, dlatego że było 10% kobiet, natomiast w rządzie południowo-jemeńskim, w zależności od momentu, no był nawet moment, kiedy było 6 ministrów kobiet. Czyli właściwie kobiety były bardziej na wierzchu w kierownictwie niż w podstawowych organizacjach partyjnych. Także ten element oczywiście należy wziąć pod uwagę. Problem Jemenu to też polega na, Jemenu Południowego, to właściwie są dwie elementy, które doprowadzą do tego, że Jemen Południowy przestanie istnieć, to znaczy Jemen socjalistyczny przestanie istnieć. Pierwszy element to jest wewnętrzna wojna domowa. To znaczy w 1986 roku doszło do wojny domowej w południowym Jemenie między dwoma frakcjami partii socjalistycznej, w wyniku czego bardzo dużo przywódców z obu frakcji zostało zabitych w czasie walk. Także można powiedzieć, że ci, co przeżyli, to było, nie wiem, czy można tak powiedzieć, gorszy sort. To znaczy mniej doświadczeni działacze, mniej znani, posiadający mniejszy autorytet.
A po drugie, element, który jest jednak zasadniczy, wygrała niby frakcja najbardziej radykalna, w sensie najbardziej marksistowska. Ale wygrała kiedy? Wygrała w 1986 roku, kiedy akurat była perestrojka i kiedy akurat Moskwa raczej nakłaniała Jemen Południowy nie do bardziej radykalnych rządów, ale mniej, ale odwrotnie, do coraz mniej radykalnych rządów, co zresztą widać wyraźnie, bo pomoc ekonomiczna Związku Radzieckiego wobec Jemenu Południowego w latach 86-89 zmniejszyła się o 50%. Czyli po prostu można powiedzieć, że frakcja, która doszła do władzy w 1986 roku po miesięcznej wojnie domowej, doszła do władzy w najgorszym momencie historycznym na skalę globalną, bo ona była, szła w kierunku zupełnie odwrotnym od Związku Radzieckiego w tym momencie. Więc to, że Jemen Południowy był zwalczany przez kraje imperialistyczne Zachodu, to jest oczywiste i logiczne. Ale problem polega na tym, że od 1986 roku on też właściwie był pod stałym naciskiem Związku Radzieckiego, naciskiem politycznym oczywiście, ale także ekonomicznym. I to spowodowało to, że gospodarka południowo-jemeńska zaczęła, powiedzmy, może się nie cofać, ale w każdym razie przestała się rozwijać. W momencie, kiedy akurat znaleziono na granicy obu Jemenów naftę i kiedy wydawało się wtedy ówczesnym władcom, tak samo Jemenu Południowego, jak i Północnego, że to jest okazja, prawda, do rozwoju gospodarczego. Więc te dwa Jemeny miały interes prowadzić zjednoczenie. I dla władz południowo-jemeńskich ta idea zjednoczenia przy korzyści materialnych z tej nafty wydawała się jedyną drogą ucieczki od nacisków Zachodu i podupadającego wówczas Związku Radzieckiego. Można powiedzieć, że właściwie w ostatnich latach Jemenu socjalistycznego jedyny kraj, który miał konkretne możliwości pomocy gospodarczej i który to czynił dla Jemenu, to NRD. No, Kuba oczywiście radziła i pomagała w sprawach tam bezpieczeństwa i wojska, ale nie miała oczywiście tych środków materialnych do wspierania gospodarki jemeńskiej. Natomiast NRD, jakby nie było, to był kraj rozwinięty i do końca istnienia NRD i południowego Jemenu zresztą, bo to mniej więcej w tym samym czasie, to znaczy Jemen Południowy się jednoczy z Jemenem Północnym w 90 roku, czyli mniej więcej w tym samym momencie co NRD. Te dwa państwa się jednocześnie przestały istnieć. Czyli do samego końca NRD był tym państwem, który podtrzymywał pomoc dla Jemenu Południowego. No, ale oczywiście pomoc NRD dla Jemenu Południowego to nie była ta sama pomoc, co możliwości pomocy ze strony Związku Radzieckiego, czyli po prostu można powiedzieć, że Związek Radziecki przyczynił się, Gorbaczowski Związek Radziecki przyczynił się do uduszenia gospodarki południowo-jemeńskiej. I ten element oczywiście no, należy wziąć pod uwagę, jak się mówi, prawda, bilans Gorbaczowa to nie jest tylko zjednoczenie Niemiec, zgoda na zjednoczenie Niemiec, osłabienie Związku Radzieckiego, ale to jest także zanik wszelkiej pomocy dla wszystkich krajów trzeciego świata, mniej czy bardziej niezależnych od imperializmu, a szczególnie w przypadku Jemenu Południowego, kraju do tego jeszcze socjalistycznego. I także ten element należy uwzględnić w bilansie gorbaczowizmu, czy tam perestrojki, także
uduszenie, że tak powiem, gospodarki Jemenu Południowego. Co jest istotne, w 1986 roku po raz pierwszy w Jemenie Południowym, pod naciskiem Związku Radzieckiego, to tego dokładnie nie wiem, ale w każdym razie na fali perestrojki radykalna frakcja Partii Socjalistycznej zgadza się na wybory pluralistyczne w Jemenie Południowym. I to jest ciekawe, bo wybory w 1986 roku na 110 posłów daje jednak 71 posłów dla partii marksistowsko-leninowskiej. Wybrani posłowie są spoza partią. Czyli jednak 71 do 110. Całość to jest 110, czyli konkretnie mamy 39 posłów niekomunistycznych przy 71 posłów komunistycznych. To nie jest taka zła, to nie jest zły wynik, bo to jednak świadczy, prawda, że mieli większość w pluralistycznych wyborach, czyli jednak zdobyli bazę społeczną, która mogła rokować wiele nadziei na przyszłość, i dlatego skłócenie wewnętrzne w ramach partii rządzącej i perestrojka to są te dwa czynniki, które kładą kres temu eksperymentowi socjalistycznemu w Jemenie. Czyli dochodzi do zjednoczenia obu Jemenów w 90 roku i partia socjalistyczna stara się, zresztą nawet skutecznie na początku, o łączeniu się z grupami lewicowymi na północnym Jemenie, czyli socjalistyczna partia jemeńska potrafi się rozszerzyć na tereny północno-niemieckie, nie, północno, przepraszam, jemeńskie, i tworzyć pewne tam komórki partyjne u różnych tam lewicujących działaczy. Tym niemniej, oczywiście to jest najistotniejsze, oficjalnie w 90 roku Partia Socjalistyczna Jemenu przestaje być partią marksistowską, zgłasza akces do międzynarodówki socjalistycznej i właściwie bazuje całą swoją propagandę od tego momentu w kierunku walki o laickie państwo, czyli zwalczanie idei reislamizacji, które się rozwijają w społeczeństwie jemeńskim w tym momencie, czyli w kierunku laicyzacji. To jest właściwie Partia Socjalistyczna stała się wtedy partią intelektualnych elit miejskich. I to wyraźnie widać do momentu, kiedy ta partia jest jeszcze legalna. W kolejnych wyborach ona coraz bardziej przegrywa, aż w ostatnich wyborach, kiedy ona była uprawniona do głosowania na początku lat 2000, ona już miała tylko 7 posłów. Czyli stopniowo, prawda, przechodząc od programu walki klas i antyimperializmu do programu socjaldemokracji i laicyzmu, stała się partią elit intelektualnych i straciła wszelką bazę klasową, ludową. Trzeba to porównywać, prawda? Wcześniej mówiłem, miała 71 posłów, no i oczywiście w południowym Jemenie. Potem miała tu już tylko 7 w zjednoczonym w Jemenie, czyli po prostu zeszła z historii, zanim została zdelegalizowana. No dzisiaj ta partia jeszcze istnieje, ale ona jest właściwie bardziej partią separatystyczną niż partią lewicową. To znaczy dzisiejsi, bo wiadomo, jest dzisiaj wojna w Jemenie, wiadomo, że po jednej stronie są Huti, no ja nie wchodzę w... Po prostu Huti to jest mniej więcej odłam radykalno-społecznie islamistyczny, bym powiedział. To znaczy oni mają coś lewicowego w tym sensie, że się odwołują do klas ludowych, a jednocześnie oczywiście są islamistami.
To są Huti, to jest ta grupa, która kontroluje obecnie północny Jemen. No i ona zwalcza rząd, oficjalny rząd, który jest poparty przez Zachód i Arabię Saudyjską. I w ramach tej wojny spadkobiercy socjalistów jemeńskich niby walczą po stronie rządu legalnego, czyli prosaudyjskiego, nazwijmy to rzeczy po imieniu, ale w imię już nie socjalizmu, czy nawet już nie laickości, tylko w imię separatyzmu południowego Jemenu. Oni dążą do ponownego utworzenia oddzielnego od północnego Jemenu, południowego Jemenu. I mamy teraz w tej partii dziwny zlepek, dlatego że owszem, nadal w tej partii się znajdują marksiści, ale się także znajdują salafiści, czyli skrajny religijny odłam integrystyczny islamski, który też walczy tam o niepodległość Jemenu Południowego, ale zupełnie z innych przyczyn niż oczywiście marksiści. I mamy część byłych wojskowych Armii Południowo-Jemeńskiej, którym, no powiedzmy, może są trochę bardziej lewicujące, ale przede wszystkim znajdują się po stronie separatystów, dlatego że uważali, że w zjednoczonym Jemenie jednak nie dano im możliwości kariery i awansu na równo z ludźmi z północnego Jemenu. Czyli po prostu bilans jaki jest? No bilans jest raczej ponury w tym sensie, że to co zostało z tego południowego Jemenu pod kątem instytucjonalnym, to jest... Ja bym powiedział coś taka mieszanka, po polsku mówiąc, SLD plus PiS. Czyli taki dziwny zlepek pod kątem ideologicznym ze separatyzmem południowo-jemeńskim, gdzie właściwie o lewicowości już trudno mówić. Tym niemniej, no na pewno jak się patrzy na to, co się dzieje w Jemenie, na przykład widać, że jak się rozmawia z ludźmi, szczególnie z kobietami z Jemenu Południowego, one raczej wspominają z tęsknotą czasy Republiki Ludowo-Demokratycznej, bo uzyskali pewne prawa, którym odebrano im od tego czasu. Także no, taka tęsknota na pewno jest, ale to jest, że tak powiem, bierna tęsknota. I drugi element, który no, należy pamiętać, to że kres południowego Jemenu to jest w cudzysłowie sukces perestrojki. To znaczy, bez perestrojki to może Jemen Południowy by dalej istniał. Po prostu podupadający Związek Radziecki udusił swego brata, zanim przeszedł na Zachód. To znaczy, zanim Związek Radziecki przeszedł na Zachód, to zdążył jeszcze udusić brata i no, tylko NRD chciał go podratować, ale oczywiście NRD nie miała tej siły, żeby podratować brata, bo sama była już zagrożona tą perestrojką. Słuchaj, to ja bym jeszcze zapytał o tą wojnę, która się toczy. O czym? O wojnę, która się toczy. Dzisiaj. Aha. Tak właściwie świat usłyszał o tej wojnie dopiero w momencie, kiedy zestrzelili te rafinerie arabskie. No i no, w materiałach, jakie są na internecie, no to jest przedstawiane jako taki konflikt sunnitów z szyitami, że jest koalicja sunnicka, że to są kraje północnej Afryki, że jest Maroko, że jest Egipt, że jest Arabia Saudyjska, są te wszystkie jakieś te drobne Emiraty, Katar i tak dalej. 9 krajów w koalicji sunnickich. A z kolei ci Huci cauli, no to oni są zbrojeni przez Iran, Hezbollah, Irak i kraje szyickie. Czy to jest twoim zdaniem właśnie... Nie, to jest takie... gruba przesada. To znaczy od początku rewolucji irańskiej
Arabia Saudyjska stara się sprowadzać wszystkie konflikty w regionie według, powiedzmy, według szablonu szyici, sunnici. Ale nie dlatego, że to są szyici, ale dlatego, że Iran, cokolwiek by się nie sądziło o ustroju w Iranie, bo to jest inna sprawa. W każdym razie Iran mimo wszystko jest dzieckiem rewolucji. Jakby nie było, to są władze porewolucyjne. I to oczywiście jest istotne. I jako dowód tego dam dwie fakty. Szach Iranu był też szyitą. Tylko bym powiedział, że w naszych kategoriach on był prawicowym szyitą, a potem była rewolucja lewicowych szyitów. Powiedzmy, oczywiście to z grubsza. No, jak był prawicowy szyita, to nie przeszkadzał. To znaczy Rijad miał jak najbardziej braterskie stosunki z szyickim szachem Iranu. Nie przeszkadzał im ten szyizm wtedy. To samo w Jemenie. W Jemenie poza tym to nie są tak naprawdę szyici, to są zajdici, to jest inna sprawa, ale to jest oczywiście, nie wnikam w ten temat. Jak wybuchła pierwsza wojna w Jemenie, czyli w latach 70., jak w 62 roku, chyba w 62 roku, był zamach stanu w Jemenie, w wyniku czego proklamowano republikę. Wtedy republikanie, czyli raczej lewica, została atakowana przez zwolenników byłego monarcha lokalnego. Egipt wtedy wysyłał swoje wojsko dla wspierania republiki, a Arabia Saudyjska wspierała monarchię. Tylko się o tym nie przypomina, że republikanie byli w większości sunnitami, a monarcha był szyitą. I wtedy ten szyizm tego monarcha nie przeszkadzał Riyadowi do poparcia. Dlatego, że to był monarcha oczywiście. Tak jak szach Iranu miał poparcie Arabii Saudyjskiej, szyicki monarcha Jemenu też miał poparcie Arabii Saudyjskiej. Więc po prostu ten cały mit o tym, że to jest wojna między szyitami i sunnitami, to jest po prostu ideologiczna instrumentalizacja przez Arabię Saudyjską wojny przeciwko prądom, które owszem są muzułmańskie, ale które jakby nie było są bardziej lewicowe, bo Huci to są owszem zajdici, czyli mniej więcej powiedzmy szyici, choć nie całkiem, które się opierają o bardzo starą tradycję. Zajdici od średniowiecza zawsze reprezentowali linię powiedzmy bardziej ludową, która uważa na przykład, że pierwszy obowiązek muzułmanina, jak jest przed bezprawiem, to jest podnieść bunt. Że grzech to jest, jak się nie buntuje przeciwko niesprawiedliwemu władcy. Także ta forma szyizmu, nie cały szyizm, ale ta forma szyizmu jest potencjalnie rewolucyjna. I oczywiście to przeszkadza tym monarchom saudyjskim. I dlatego oni są tak, mają obsesję wobec tego Jemenu, bo to Jemen jednak jest na Półwyspie Arabskim. I to jest ich bezpośrednie sąsiedztwo, to są Arabowie, a poza tym to nie są byle jacy Arabowie, bo jeszcze trzeba wiedzieć, że Arabia to jest taki duży półwysep, ale że historycznie ta południowa część Arabii, to znaczy Jemen i Oman, to są kraje od bardzo dawna cywilizowane. No, Jemen ma 4000 lat, Oman ma 3000 lat historii, jako państwo. Arabowie z środkowej Arabii to są plemiona koczownicze, które właściwie nigdy nie tworzyły w historii do islamu nic wartościowego. Dopiero islam ich trochę cywilizował, ale i tak właściwie zostali zawsze na obrzeżu świata arabskiego. Natomiast Jemen to jest stara cywilizacja, co zresztą widać obecnie w tej wojnie.
wojska, lotnictwo saudyjskie oczywiście prowadzi masowe ludobójstwa, bombardując osiedla cywilne w sposób systematyczny i nieludzki. Arabia Saudyjska nadzoruje blokadę nad Jemenem. Także jest głód dzisiaj w tych regionach, oczywiście nie pod kontrolą wojsk saudyjskich, ale Arabia Saudyjska systematycznie bombarduje zabytki i wykopaliska archeologiczne w Jemenie. Czyli widać, że to jest nie tylko ludobójcza polityka, to jest polityka zniszczenia kultury tego starożytnego kraju. To jest bardzo ważny element, to znaczy chodzi o zniszczenie tej tożsamości tego narodu, który ma długą historię i która trzyma te tradycje polityczne, które potencjalnie są bardziej lewicowe od tych ze Środkowej Arabii, skąd wywodzi się ta monarchia. Monarchia, która zresztą została stworzona przez Brytyjczyków, dlatego że Saudowie przecież oni nie byli nikim do początku XX wieku, dopiero Anglicy im dali władzę. Także trzeba też o tym pamiętać. To jest owoc kolonializmu Arabia Saudyjska. To jest po prostu bękart kolonializmu, podczas gdy Jemen jakby nie był, czy ten południowy, czy ten północny, to jest bardzo starożytny kraj. To jest zupełnie co innego. To nie jest państwo sztuczne jak Arabia Saudyjska. Więc Saudyjczycy mają niechęć, mają nienawiść, mają frustrację, mają kompleks przed Jemeńczykami. Oni są silniejsi tylko dlatego, że mają dolary i tyle. Także to jest wojna ludobójcza. To nie jest tylko wojna o jakiś tam reżim polityczny czy tam ustrój społeczny. To jest wojna ludobójcza i oczywiście, żeby znaleźć uzasadnienie w świecie arabskim, skoro większość Arabów jest wyznawcą islamu sunnickiego, no to jak można sprzedać tą wojnę? No nie można powiedzieć, że trzeba zniszczyć Jemen, bo to nikogo nie przekonuje. To trzeba mówić, że to są szyici, którzy dążą do niszczenia waszej religii i tworzy się ten mit. A teraz czy Iran jest związany z Jemenem, to jest trudno powiedzieć, dlatego że po prostu on jest pod blokadą. Więc trudno podejrzewać, że nawet jakby chciał, no Iran nie za bardzo ma jak trafić do Jemenu, bo on jest pod blokadą z wszystkich stron, łącznie ze stroną morską. Dlatego zresztą jest ten głód, dlatego że nawet te statki Czerwonego Krzyża nie mogą dotrzeć do Jemenu łatwo. Saudyjczycy czasem puszczą, czasem nie puszczą. Także to jest ten element i oczywiście o tym się nie mówi, dlatego że broń saudyjska to jest broń francuska i amerykańska. Także Francja i Stany Zjednoczone mają pełno krwi na ręce, no to trudno, żeby media mówiły o tych okropnościach, co dokonują Saudyjczycy i ich najemnicy z tych innych krajów arabskich, co potrafili podkupić, Egipt i tak dalej, jak wymieniłeś, ale za to, prawda, to są samoloty francuskiej produkcji czy amerykańskiej, które codziennie śmierć przynoszą Jemeńczykom. Także to jest oczywiście wielki skandal, to co się dzieje w Jemenie. Tym większy skandal, że oczywiście dopiero jak Jemen potrafił burzyć te rafinerię, to świat nagle musiał zauważyć, że coś jest nie tak z tym Jemenem. No, w każdym razie, co jest bardzo istotne, to jest to, że armia saudyjska nie potrafi wygrywać tej wojny, mimo że to jest niby na papierze czwarte czy piąte wojsko na świecie, pod kątem uzbrojenia, pod kątem wydatków wojskowych i mimo wszystko ci Jemeńczycy stale wygrywają, no, bo trzeba wiedzieć, oczywiście Jemen to jest górski kraj i to jest naród, który
nie od wczoraj umie walczyć. To właściwie oni z Saudyjczykami zawsze byli na stopie wojennej. Wcześniej mówiłem zresztą jak o południowym Jemenie, że stosunki między południowym Jemenem a północnym nie były takie złe, w każdym razie nieporównywalne jak inne podzielone kraje w czasie zimnej wojny. To między innymi z tego powodu, że nawet najbardziej powiedzmy podległy Zachodowi rząd jemeński nie może jednak nie mieć sporu z Arabią Saudyjską. I to jest bardzo istotne. To znaczy ten element należy zawsze wziąć pod uwagę. To znaczy wróg Jemeńczyków, wszystkich Jemeńczyków, to jest jednak przede wszystkim Arabia Saudyjska. Trzeba pamiętać, że właściwie połowa północnego Jemenu zostało anektowane za zgodą brytyjską przez Arabię Saudyjską w latach 30. To są tereny, które Arabia Saudyjska włączyła do Arabii na podstawie traktatu, który mówił, że te tereny będą pod chwilową administracją saudyjską, a potem je oddadzą Jemenowi. Oczywiście nigdzie nie oddali i dalej je kontrolują, ale dzisiejsze Huti właśnie czasem przekraczają tą granicę, bo po drugiej stronie tej granicy w dzisiejszej Arabii Saudyjskiej mieszkają właściwie Jemeńczycy, a nie Saudyjczycy. Także ten element też należy wziąć pod uwagę. Moim zdaniem no, Jemen już wygrał wojnę, a ten rząd prosaudyjski nie ma żadnych podstaw. O ile tam wcześniej mówiłem, że separatyści południowi mają jednak jakąś bazę na południowym Jemenie, to ja bym powiedział, że ten rząd Hadi, ten oficjalny, uznawany rząd na świecie, nie ma żadnych podstaw. Zresztą najlepszy dowód, że jego prezydent mieszka w Riyadzie i nawet nie odważy się jechać do Adenu, żeby rządzić, bo po prostu jest tak mało pewny swojego własnego narodu, że woli siedzieć za granicą. To jest rząd narodowy, który siedzi za granicą, mimo że teoretycznie kontroluje połowę swojego kraju. No. A jak widzisz przyszłość Arabii Saudyjskiej? No bo tam kilka lat temu, jak była ta rewolucja arabska, no to tam poleciał ten właśnie ten z Egiptu, ten Mubarak, poleciał ten z Tunezji. No i to był, czy wyobrażasz sobie w najbliższych latach właśnie jakąś taką rewolucję w krajach arabskich przeciwko monarchiom? No wiesz, no, przeciwko monarchii w Arabii Saudyjskiej są stale bunty. To się znowu mówi, że to jest wschodnia prowincja Arabii Saudyjskiej, która jest szyicka. No owszem, ona jest szyicka, tylko że to jest prowincja naftowa. Więc bez tej naftowej szyickiej prowincji Arabia Saudyjska przestanie w ogóle istnieć. Także ten element jest oczywiście istotny. Ale co jest jeszcze bardziej istotne, to że pomijając właśnie ta mniejszość szyicka, wcale nie mała, bo to mniej więcej 20% ludności Arabii Saudyjskiej, to no jednak 20% to się liczy, no ale oczywiście reszta to są te 80%. Ale z tych 80% wzrasta niezadowolenie. Po pierwsze, wzrasta niezadowolenie z powodu, że ten reżim, który jest reżim oczywiście represyjny, staje się coraz bardziej nieznośny, dlatego że jednak jakby nie było, poziom oświaty, poziom edukacji ludności w Arabii Saudyjskiej jest dużo wyższy dziś niż 100 lat temu. Także wiedza, jak to jest na świecie i co się dzieje gdzie indziej, jest duża i to widać, to jest ten element. Poza tym ewolucja gospodarki saudyjskiej jest pod znakiem wątpliwości, dlatego że ceny nafty są niepewne. Produkcja nafty, no nie wiadomo na jak długo jeszcze Arabia Saudyjska może na to liczyć. I zmiana struktury gospodarczej dopiero to jest wyzwanie dla obecnych władców. To jest element, jeden element. I obecny książę, który tam rządzi, tak zwany MBS, on jest zwolennikiem reform, ale oczywiście reform w kierunku ultrakapitalizmu i poddania się wobec Stanów Zjednoczonych Trumpa, które powodują wielką niechęć
niechęć dla warstw ludowych, ale nie tylko. Teraz niezadowolenie widać w tak zwanych klasach średnich Arabii Saudyjskiej, także to jest jeden element, ale drugi element to jest niechęć także, jaki on powoduje wśród, że tak powiem, integrystów religijnych, bo on jednak prowadzi, na przykład on teraz pozwolił na utworzenie w Arabii Saudyjskiej dyskoteki, na różne takie festiwale, gdzie dziewczyny z chłopcami tańczą i tak dalej. Dla nas oczywiście to brzmi mi śmiesznie, co ja mu powiedziałem. Ale co trzeba sobie wyobrażać, co to znaczy dla człowieka, który od pokoleń żyje w takim społeczeństwie, gdzie to wszystko zostało określone jako grzech i który z dnia na dzień widzi, że władza zmieni front o 180 stopni. Także on powie, że używając europejskie kryteria, można powiedzieć, że on traci swoją lewicową stronę, ale on traci także swoją poparcie prawicowej swojej strony. Także jego baza społeczna jest skurczona, tym bardziej, że on dokonał kilka gestów pozytywnych w kierunku Izraela, a jeśli jest coś, które łączy świat arabski, zarówno ultra, że tak powiem, u islamistów, jak i laików, lewicowców, to jest niechęć do Izraela, która jest to, co łączy świat arabski, to znaczy jednak poczucie solidarności z Palestyną. A ten MBS otwarcie zaczął rokować z Netanyahu, co także wywołało duży gniew wśród młodzieży saudyjskiej. No ja nie wiem, czy to wszystko zaowocuje rewolucją i jaką rewolucją. Trudno powiedzieć, ale w każdym razie widać wyraźnie, że ten kraj teraz przeżywa głęboki kryzys, nie tylko polityczny, ale także moralny, społeczny, który się rozszerzył na coraz większe kręgi. Moim zdaniem Arabia Saudyjska jest na straconych pozycjach. To tym bardziej, że przegrała wojnę w Jemenie, przegrała swoją interwencję w Syrii wcześniej i po prostu stała się w świecie arabskim pośmiewiskiem. Także nie mówiąc oczywiście o takich wydarzeniach jak ścięcie na kawałki tego dziennikarza w ambasadzie saudyjskiej w Stambule i tak dalej, które no oczywiście nie przynoszą wielkiego ferworu dla obecnego władcy, nawet u najbardziej tępawych Saudyjczyków. No jednak jakby nie było takie coś, to się jednak nie powinno robić. Także moim zdaniem oni są na straconych pozycjach. Ale teraz to niekoniecznie będzie rewolucja. To znaczy może być rewolucja, może być też rozbicie kraju na kawałki, bo to jest jednak społeczeństwo plemienne, więc może się po prostu stać to, co się stało w Libii. To znaczy rozpad państwa. A co interesuje w sumie Amerykanów? Amerykanów dzisiaj interesuje kontroli regionu naftowego, czyli regionu wschodniego. A to, co się stanie w Riyadzie czy w Mekce, to nie jest tak bardzo istotne dla nich. Moim zdaniem nie wiem, czy Amerykanie będą ryzykować dla obrony dynastii saudyjskiej, o ile zachowują kontrolę nad tym regionem naftowym. No nie wiem, to hipoteza, no to zobaczymy, ale w każdym razie moim zdaniem to Arabia Saudyjska już nie wróci do równowagi. No dobra, to sprawdzimy za kilka lat, czy twoja sprawa właśnie się sprawdziła. No. To dzięki. Proszę. No, cześć. Cześć.